I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, gromadzimy się wokół ołtarza Pańskiego w 12 niedzielę okresu zwykłego. Dzisiaj Jezus ucisza burzę na Morzu Galilejskim i uspokaja tym samym swoich uczniów i apostołów, pokazując, że jest razem z nimi. Dzisiaj też obchodzimy w Stanach Zjednoczonych Dzień Ojca, także tą mszę świętą sprawuję w intencji wszystkich ojców, ojców duchownych, ojców chrzestnych, a szczególnie chciałbym też ofiarować Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla mojego taty. I abyśmy godnie uczestniczyli w tej najświętszej ofierze, wyznajmy przed Bogiem nasze grzechy. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać ze swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata. Przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Hioba. Z wichru Pan powiedział Hiobowi te słowa. Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdy chmury mu dał za ubranie,
za pieluszki ciemność pierwotną. Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem w rzeciądze i bramę. I rzekłem, aż dotąd nie dalej, tu zapora dla Twoich nadętych fal. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja! Z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły za Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, nie ukrywam, że zawsze jak czytam Ewangelię, mówię, że to czy to mój ulubiony fragment, czy to ulubione miejsce, ale Jezioro Galilejskie ma coś w sobie. Czy może Galilejskie, może Tyberiackie, różne są nazwy. Ale to jest, jak to się mówi, my spot on earth, że uwielbiam to miejsce. Miałem to szczęście mieszkać nad Jeziorem Galilejskim przez 2 tygodnie. I jak byłem w seminarium jeszcze, jak byłem księdzem, jak byłem ojcem duchownym dla kleryków. I ma coś w sobie, że jest ten pokój, jest ta cisza, ale w jednym momencie może właśnie ten wicher nadejść. Akurat ma takie położenie geograficzne, że są takie te wiatry, są prądy, że może ta burza, szkwał nadejść. I dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsza Ewangelii zastanawia mnie podejście Jezusa, że kiedy fale biły w łódź, tak się już napełniała, a On spał. I zastanawiałem się, jeszcze jak byłem w seminarium, na czym to polegało, czy Jezus chciał pokazać coś tym gestem, czy On chciał coś udowodnić, ale z pomocą przychodzi akapit wcześniej, że Jezus nauczał, że Jezus uzdrawiał, że Jezus głosił Słowo Boże. Po prostu fizycznie Jezus był zmęczony. Wiemy, że Jezus ma naturę boską i ludzką, Bóg stał się człowiekiem i ma też potrzeby. Po prostu był zmęczony. Ale teraz jest pytanie, dlaczego jeżeli on był tak zmęczony, to on się nie przestraszył wichru? To pokazuje nam, że dla Jezusa to była dziecinada. W tym sensie my możemy też przyzwyczaić się do jakichś rzeczy, które dla innych osób mogą być, że przeszkadzają w ciszy, uspokojeniu. Na przykład w małżeństwie mąż chrapie i przez 20 lat żona przyzwyczaiła się do chrapania, albo dzieci krzyczą, wrzeszczą, ale ktoś już jest pogodzony z tym. Tak samo Jezus. Dla Jezusa to było dość normalnego, w tym sensie, że tak zaufał Panu Bogu, że dla Niego to był pestka. I uczniowie, którzy byli w łodzi, to są też bardzo mocne słowa. Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Pokazuje nam czasami, że w tym naszym rejsie naszego życia na morzu czy na jeziorze, kiedy jest spokój, kiedy jest pięknie, udajemy, że jesteśmy i sterem, i statkiem, i kapitanem, i sternikiem, że mówimy, damy sobie radę. A niech tylko nadejdzie większa fala, to już jest kłopot, już jest strach, już jest trwoga, co to będzie. I Jezus przebudzony wstał i rozkazał wichrowi, rzekł do jeziora, milcz, ucisz się. Egzegeci biblijni, większość z nich mówi, że ta sytuacja, co była na Jeziorze Galilejskim, to było działanie demonów, że właśnie te wichry, ten wiatr, to było działanie demonów i nie chcę powiedzieć, że za zgodą Boga, tylko Pan Bóg dopuścił, żeby przebudzić się czasami, kiedy ta burza naszego życia nadejdzie. Żeby zdać sobie sprawę, że Jezus jest z nami, mimo że nawet jeżeli myślimy, że On pozwala, żeby nam zginąć, On jest, tylko że dla Niego to jest dzieciniada. Bo wie, że trzeba inaczej zaufać. Dla Jezusa większym problemem jest zatwardziałość serca człowieka. Że są momenty, że czasami Jezus nie mógł czegoś zdziałać, pomimo ze względu na zatwardziałość serc ludzi. Tak jak czytamy, że w swoim rodzinnym mieście w Nazarecie nie mógł uczynić cudów, bo ludzie byli zatwardziali. I tak samo w tej łodzi. Oni byli zatwardziali, bo oni myśleli, że po prostu Pan Bóg, że Jezus ich zignorował. I wracając do burzy, Jezus rozkazał wichrowi i rzekł, milcz, ucisz się. On nie powiedział do wody, on nie powiedział do jeziora, tylko on powiedział właśnie do tych demonów. On miał taką władzę ma taką władzę przeciwko demonom, że od razu nastało. I nastała głęboka cisza. Bardzo ważne słowo, głęboka cisza. To nie jest to, że jeszcze jakieś tam fale były, tylko jak Jezus powiedział, tafla jeziora była wręcz płaska.
spokojna. Jak Jezus coś mówi, jeżeli coś Jezus rozkazuje, to jest głębokie, to jest dobitne. I zamiast uczniowie zaufać, zdać sobie sprawę, że Jezus ich uratował, kim właściwie On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne. To jest nasz problem analizowania niektórych rzeczy, że to zaczęło się od grzechu pierworodnego, gdzie szatan skusił Adama i Ewę. Szatan to jest taki super kumpel, gdzie chce pokazać, o, Pan Bóg nie jest taki fajny, zobacz, ja ci dam to. Widzisz, Pana Boga to nie obchodzi. Masz chorą żonę, czy dziecko, czy kogokolwiek. Pan Bóg nie jest dobry. Szatan tak potrafi manipulować. Chce pokazać właśnie, złamać tą komunię Boga z człowiekiem. To zamiast rzucić się Jezusowi w ramiona, podziękować Mu za to, oni analizują, no bo jak to możliwe jest? I to jest ten nasz problem, no, od grzechu pierworodnego, że my ludzie za bardzo analizujemy niektóre sprawy, zamiast wprost zawierzyć Panu Bogu Jezusowi. Także módlmy się za wstawiennictwem świętego Józefa, patrona dzisiejszego, no może nie tyle dnia, ale wszystkich ojców i opiekunów, żebyśmy zawsze mieli w sercu Jezusa jako naszego opiekuna, jako właśnie brata i Boga, który jest najlepszym ojcem, który On zawsze wie, co jest dla nas najlepsze i nie da nam się skrzywdzić. Także módlmy się o to, o ten spokój serca i głęboką ciszę naszego życia. Amen. A teraz wyznajmy naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Amen. Do tego, który ucisza wicher i rozszala burzę na jeziorze, zanieśmy nasze pokorne prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Boży, aby osiągnął pełną wolność w świecie i w sercach ludzkich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za powołanych do służby liturgicznej, aby swoją posługę spełniali z pobożnością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nauczycieli, wychowawców i katechetów, aby Bóg wynagrodził im trudy obfitością łask w ich życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci i młodzież rozpoczynające wakacje, aby umacniali swoją wiarę przy stole Eucharystii i Słowa Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich ojców, aby wpatrywali się w wzór świętego Józefa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, zwłaszcza polecajmy zmarłych naszych ojców, dziadków, aby w niebie spotkali się z Bogiem twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby Chrystus uciszył nasze serca od nieuporządkowanych przywiązań. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, Panie nieba i ziemi, wysłuchaj nasze prośby i błagania, które z wiarą zanosimy przed Twój tron w niebie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przyrzekałem Twe słowo wypełniać, nie ulegać pokusom zła. Ciebie.
Ojcze nasz, który jesteś na niebie i na ziemi, i wszędzie Twój duch, zsyłaj z nieba chleb dla nas codzienny i w miłości swej przebacz nam dług. Ojcze nasz, który jesteś na niebie i na ziemi, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, abyśmy oczyszczeni jej mocą mogli Ci ofiarować naszą szczerą miłość przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, w swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co miłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Naprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał, i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary.
ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głośmy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi pochwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądź uwielbiony od swego Kościoła.
Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, tak jak wspomniałem, dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Wszystkim ojcom, ojcom chrzestnym, ojcom duchowym, wujkom, dziadkom, wszyscy, którzy pełnią w jakimś stopniu rolę ojca, składam serdeczne życzenia i Bożego błogosławieństwa i opieki świętego Józefa. Także też pozwolę zrobić specjalne błogosławieństwo dla ojców. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Boże Stwórco, za wszystkich ojców w naszym życiu. Ojcostwu nie towarzyszy podręcznik, a rzeczywistość uczy nas, że jedni ojcowie przodują, a inni zawodzą. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla nich wszystkich i przebaczenie tam, gdzie jest to potrzebne. W Dzień Ojca pamiętajmy o wielu poświęceniach, jakie ojcowie ponoszą dla swoich dzieci i rodzin oraz sposobach, zarówno dużych, jak i małych, znoszenia dzieci, aby spełniały marzenia, które są poza zasięgiem. Tak samo pamiętamy o tych wszystkich, którzy pomogli wypełnić pustkę, gdy ojcowie odchodzą, wcześniej lub są nieobecni. Dziadkowie, wujkowie, bracia, kuzyni, nauczyciele, kapłani oraz i kobiety z naszych rodzin. Tych, którzy są ojcami, prosimy o mądrość i pokorę w obliczu zadania rodzicielskiego. Daj im siłę, by czynili dobrze przez swoje dzieci i przez Ciebie. Prosimy o to. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.